Osoby starsze kiedyś były zapraszane na te słynne prezentacje, pokazy w hotelach pod pretekstem odbioru upominku. Od kilku miesięcy, tam praktycznie od roku, zmienia się hasło zaproszeń i teraz zapraszani jesteśmy pod hasłem ratowania polskiej turystyki, polskiej hoteli. Jesteśmy wręcz wprowadzani w błąd, gdyż pada informacja, że jest to akcja ogólnopolska finansowana przez władze krajowe czy władze samorządowe. W rzeczywistości, gdy udajemy się na takie spotkania, zamiast bezpłatnego vouchera na 5-dniowy pobyt w hotelu, wychodzimy zachęceni do zakupu niskiej jakości chińskich towarów, wychodzimy z umowami kredytowymi sięgającymi nawet na kilkanaście tysięcy złotych. Tu pragnę tylko jeszcze dodać, że od już kilku miesięcy prowadzimy w Gorzowie skuteczną akcję przeciwdziałania tego typu pokazom. Skuteczną dlatego, że udało mi się namówić gorzowskich przedsiębiorców w ogromnej większości do nieudostępnienia lokali na tego typu spotkania. I faktycznie od wakacji mam tylko informacje o jednym cyklu takich spotkań, które się odbyły. A pragnę tylko dodać, że poszkodowanymi przez takie nieuczciwe firmy, które przychodzą i takie spotkania, przyjeżdżają do Gorzowa, takie spotkania organizują, są nie tylko gorzowscy konsumenci, ale również gorzowscy przedsiębiorcy. Gdyż jeżeli osoby, które takie zaproszenie otrzymują, wiedzą, że tam nie ma nazwy firmy, tam nie ma nazwy organizatora w zaproszeniu, jest tylko nazwa gorzowskiego przedsiębiorcy i miejsce, gdzie ma się odbyć.